Witajcie w kolejnym odcinku No to ślub. A dziś porozmawiamy o zawodzie wedding planera, o tym, czy jest to zawód przyszłości i dlaczego jedni ponoszą porażkę, a inni osiągają sukces i czy mając w kieszeni 50 000 jesteśmy w stanie zorganizować wesele. A razem ze mną dziś małżeństwo Maja i Maciej Klocek z agencji ślubnej Wedding Bee. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Jak udaje Wam się tworzyć zgrany zespół nie tylko na poziomie małżeństwa, ale także w pracy? Ja myślę, że jakoś tak wyszło, że się dobrze dobraliśmy po prostu i się uzupełniamy. Taka power couple. Tak, myślę, że tak. Chociaż nie planowaliśmy aż tyle czasu ze sobą spędzać. Myślę, że nikt nie wychodzi za mąż, czy nie bierze ślubu po to, żeby spędzać razem 24 godziny. Ale w momencie, kiedy no, tak się potoczyło nasze życie, to funkcjonuje bardzo dobrze właśnie dlatego, że mamy te cechy, które się po prostu uzupełniają. Kto deleguje obowiązki i kto rządzi? No, właścicielem i prezesem w agencji jest Maja, więc raczej Maja tutaj ma decydujący głos. Tak, chociaż często na spotkaniach właśnie to do mnie ludzie podchodzą jako pierwszego, że z założeniem, no bo jednak takie trochę mamy realia, że mężczyźni rządzą, a tu niekoniecznie, tak? Więc różnie z tym bywa. No właśnie, i tu pojawia się to zasadnicze pytanie, Maćku, zostałeś wedding planerem. To jest, wydaje mi się, że taki kobiecy zawód, więc jak ty się odnajdujesz w tej roli wedding planera? Wydaje mi się, że wykorzystuję swoje mocne cechy i taką trochę męską stronę, trochę takie techniczne podejście do tego zawodu. Niektóre rzeczy myślę, że w związku z tym przychodzą mi łatwiej, ale niektóre trudniej. W kwestii estetyki już czasem całkiem sobie dobrze radzę, chociaż konsultuję to często z Mają, także... Okay. Czy to jest tak, że pomagasz parom młodym tworzyć dekoracje albo inspirować się w tym temacie, albo na przykład pomagasz wybierać suknię ślubną? No tak, już mi się zdarza takie rzeczy, także raczej nie boję się takich rzeczy, żeby pójść z panną młodą wybierać suknię ślubną. No. Bez tutaj pomocy Mai jesteś w stanie sam doradzić. No spokojnie, no. Tak, to się nazywa optymalizacja, ja już nie muszę nic robić, bo Maciej... Ja myślę, że właśnie kluczowe w twojej roli jest to, że jesteś takim wsparciem dla pana młodego. Och tak, w sumie tak. To się już pokazuje, że nawet mimo tego, że właśnie no, mamy taki podział, że Maja zajmuje się ślubami w Polsce, ja ślubami zagranicznymi, to panowie często proszą, żebym ja też był na ich ślubie tutaj w Polsce, no bo chcieliby mieć mężczyznę, chcieliby mieć kogoś, kto właśnie, nie wiem, będzie wiedział, jak ten krawat zawiązać, jak wszystko ułożyć i no i wesprze w takich bardziej, nazwijmy to, męskich sprawach. Tak. Dla jakich par dedykowany jest wedding planner? Czy to są tylko pary na przykład zagraniczne, bo czasami nam się tak wydaje, że tylko w takich przypadkach możemy skorzystać z usług wedding planera, że mamy taką mieszaną parę albo po prostu zagraniczną, albo jest to właśnie zawód dedykowany na wysokobudżetowe realizacje. Czy to jest prawda? W mojej opinii powoli już wchodzimy w taką, nazwijmy to, świadomość kliencką i par młodych, że w zasadzie dużo par o tym myśli, dużo par też pisze do nas, żeby w ogóle zobaczyć, jak to wygląda, czy żeby sprawdzić, czy to jest usługa dla nich. Tak? Już nie jest to takie zarezerwowane tylko dla elit, dla wysokiej klasy społeczeństwa, tak? Tylko jednak każdy już nawet rozważa to, no bo też mamy wielu tych wedding planerów już w tym momencie. Tak, to prawda. No. Mamy ogromny wysyp młodych ludzi, których marzeniem jest właśnie bycie wedding planerem. No i w zasadzie to jest bardzo rozbudowany temat. Jak my, Polacy, też na to patrzymy i czy chętniej korzystamy z takich usług? No przede wszystkim właśnie to są świadome pary, tak? Czyli ktoś, kto trochę ceni swój czas, zdaje sobie z tego sprawę, jak dużo ilości to organizacja wesela pochłonie, jak dużo też stresu może przysporzyć. Czuję, że no może i by dał radę samemu to wszystko zorganizować, czy ta para dałaby radę, ale jednak chciały mieć kogoś obok, tak. Czyli jeśli jest to złożona też realizacja, to wybór wedding planera to jednak dobra rzecz. No, myślę, że tak. Prawda? Jeśli mamy wielu usługodawców do połączenia, to wtedy być może para młoda miałaby problem ze skoordynowaniem takiego procesu. A jak wybrać odpowiedniego wedding plannera? Czym się sugerować jako para młoda? Zakładamy, że oglądają nas pary młode i teraz... Nie. Tak. No i właśnie, czym się kierować według Waszej opinii? Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby po prostu złapać wspólny vibe. Więc właśnie, warto korzystać z konsultacji takich pierwszych, które wszystkie agencje posiadają tak, na spotkanie zapoznawcze. Okay. Wtedy można zdecydowanie online spotkać się, porozmawiać o tej wizji ślubu, zobaczyć jak się właśnie toczy rozmowa, jak się dogadujemy. Druga sprawa jest gdzieś tam przejrzeć właśnie portfolio i zapoznać się z tym, jak działa dany wedding planner, czy to jest właśnie agencja, czy to jest jedna osoba. No bo nam się najlepiej pracuje z parami, którym się podoba nasz styl, poznają nas trochę i dają nam też trochę wolnej ręki i przede wszystkim zaufają, że to, co proponujemy, to będzie dla nich najlepsza opcja. A co masz na myśli mówiąc styl? Czy wy z góry narzucacie jakiś konkretny styl? Co się ukryje pod tym hasłem? Chyba nasze osobowości. Styl wesela trochę jest taki, powiedzmy, związany przede wszystkim z miejscem, w którym się zdecydujemy, mam wrażenie, ten ślub zorganizować, tak? No bo nie wiem, czy to będzie pałac, czy jakaś stodoła, czy nie wiem, może ktoś u siebie na działce chce zrobić, to można w różny sposób ograć, tak? Okej, to jest ważne, bo niektórzy też nie zdają sobie z tego sprawy, że wy również pomagacie dobierać miejsca, prawda? No zazwyczaj od tego zaczynamy. Od tego zaczynamy. Tak. Od miejsca, nie od partnera. Z partnerem już przychodzimy gotowo. Są takie historie, że ktoś się zaręcza, a narzeczona mówi, ja już mam miejsce zarezerwowane, ale bo takie terminy są... znaleźć mi partnera, czy pomożecie? Takie historie też były? Raz mieliśmy w sumie takie zapytanie o partnerkę, tak, ale to... bo ktoś nas pomylił chyba agencję ślubną z matrymonialną, także tak też mogło się zdarzyć. Okej. No dobrze, a w takim razie jakim budżetem trzeba operować, żeby zatrudnić wedding plannera? Znaczy my pracujemy na stałych stawkach, wynagrodzenie jest jasno określone z góry. To, czy ktoś będzie dysponował większym czy mniejszym budżetem, nie wpływa na wysokość naszego wynagrodzenia. Tak? Okej, czyli konkretna stawka, tak, wiemy mniej więcej ile... kosztuje nasza praca w tym momencie, tak. Czy jesteśmy w stanie podać jakieś widełki, na jakie muszą się przygotować pary młode, żeby skorzystać z usług? Bo... No, generalnie to zależy też od agencji, od wedding planera. Są usługi częściowe, jest koordynacja, gdzie to jest, wiadomo, trochę mniejsze zaangażowanie. Nie wiem, koordynacja to jest na przykład, tak, teraz taka rynkowa, myślę, że 4-5 tysięcy. Przy czym u nas no właśnie są w to zaangażowane zazwyczaj 2-3 osoby. Koordynacja to jest jednodniowy proces? Tak, to jest taka sytuacja, w której para młoda w większości organizuje wesele samodzielnie, tak, ale chce mieć kogoś, kto, nazwijmy to, zweryfikuje to. My wtedy taki proces zazwyczaj zaczynamy ze 2-3 tygodnie przed weselem. I jesteśmy z nimi też w dniu wesela, dopilnowując, żeby wszystko się odbyło tak, jak jest. No i te 2-3 tygodnie to jest taki powiedzmy bufor, który pozwala nam w razie czego jeszcze, jeżeli coś nie gra, to naprawić, tak, w tym momencie. W porządku. Zweryfikować, czy wszyscy usługodawcy na pewno mają dobrą datę podaną i tak dalej. Prawda? Tak, ważne rzeczy. Czy ksiądz pamięta, tak, o tym, że jest ślub, tak? Bo też ostatnio taką historię słyszałem, że 2 śluby na tą samą godzinę były zapisane, tak? No także... Czyli wy gasicie pożary. Takich sytuacji jest mnóstwo i też często dostajemy właśnie takie pytanie, nie wiem, na 2 dni przed ślubem, czy znamy jakiegoś DJ-a, czy znamy jakiegoś fotografa, czy znamy księdza, tak? Który może uratować wesele. Czyli to znaczy, że fuck-upy na rynku się dzieją, jednym słowem, tak? To oznacza, że czasami może nawet 2 dni przed ślubem wykruszyć nam się jakiś usługodawca i wy wtedy ratujecie poprzez bazę swoich kontaktów taką sytuację, bo to jest bardzo ważne, że wy posiadacie bazę sprawdzonych usługodawców. Dokładnie. Którzy ratują. Wiadomo, że oni też mają gdzieś tam swoje realizacje, tak, w tym czasie. Ale szukamy, tak, w takiej sytuacji. No bo to jest sytuacja, w której, załóżmy tak, para młoda robiła rok wcześniej research, tak? Wybrała sobie spośród, nie wiem, 10, 5 usługodawców, którzy im się podobali, wybrała sobie tego akurat, który będzie idealny na ich wesele. No i w momencie, kiedy, no nie wiem, w dniu ślubu, czy na dzień przed ślubem okazuje się, że on nie może, no to ja na miejscu takiej, no nie wiem, pary młodej zupełnie nie wiem, co mam robić, tak? Mam jutro wesele, a ono się może nie odbyć tak, jak sobie zaplanowałam, bo no... Nie wiem, DJ zachorował nie nawet. Wiem, sytuacja nie? losowa nawet, tak? Już nie mówimy, że ktoś tak. po prostu jest nieprofesjonalny. Taką sytuację czytamy na grupach ślubnych, że nie wiem, od roku od fotografa nie można się zdjęć doprosić, czy wideo, że przepadło, że nie wiem, karta pamięci się uszkodziła. Dla mnie to są, jak ja to czytam, to widzę, że to jest bajeczka wciśnięta parze młodej niestety, tak? Że ktoś po prostu, nie wiem, albo to usunął, albo nie wiem, nie zajmuje się już tym i zbywa kogoś w tym momencie. Naprawdę tak. takie sytuacje się zdarzają. No, codziennie w zasadzie taką historię jestem w stanie przeczytać, tak? Że ktoś komuś zdjęć nie dostarczył od roku albo filmu. Jeszcze sesja poślubna, no to pół biedy, bo sesję można powtórzyć, tak? Ale ślub czy wesele ciężko będzie powtórzyć, tak? Wtedy zastanawiam się, w jaki sposób para młoda wyszukała takiego usługodawcy zapewne na jakiejś grupie ślubnej i nie sprawdziła tego wcześniej, bo wedding planerzy mają to do siebie, że wy bazujecie na sprawdzonych usługodawcach i to jest ten mocny plus i gasicie pożary. A jak pracuje wam się na przykład z restauracjami, kiedy wchodzi na salę, próbujecie rozplanować przestrzeń. Jak reagują też... Ja już widzę, co chcesz powiedzieć. Nie, nie wiem, czy to powiem. No. Ja znam tą drugą stronę, no bo rozmawiam też z tą drugą stroną, czyli z właścicielami i pracownikami sal weselnych i wiem, że tu występują przeróżne, niefajne sytuacje. Powiedz, bo ty masz zagraniczne doświadczenia. Ja bym chciała, żebyśmy o doświadczeniach porozmawiali. Bo to nie jest zawsze kolorowe. Widzę, jak to się odbywa za granicą. Za granicą jest do wedding planerów podejście bardzo takie otwarte, powiedziałbym, tak? Na zasadzie super, że jesteście, super, że wspieracie tą parę młodą. My będziemy mieli przez to mniej roboty, bo to trzeba powiedzieć, że dla takiej sali, gdzie nie wiem, my znamy już tą salę, nie wiem, byliśmy tam wcześniej na wizji, porozmawialiśmy z tym menadżerem, albo nie wiem, mieliśmy już tam jedno, drugie, trzecie wesele, to prawda jest taka, że nawet niektóre sale zastanawiają się, a może menadżer nie będzie przychodził na to wesele, skoro my tam jesteśmy, bo w zasadzie już tak dobrze znamy, tak? I tak, że tak powiem, czasem się bywa, tak? Ale są niestety też właściciele czy właśnie menadżerowie sal, którzy uważają, że trochę sobie będziemy przeszkadzać. I tak nas traktują, tak? Bo wymyślamy, bo mamy inne podejście, bo nie chcemy tak jak zawsze, tylko nie wiem, coś innego chcemy, tak? Nie wiem, deser po pierwszym tańcu, a nie od razu po obiedzie, tak? Albo na odwrót. Nie wiem, to są takie głupie rzeczy, takie bardzo podstawowe, które są zaplanowane, wszyscy zostali o tym poinformowani, ale i tak menadżer wie swoje i on zrobi po swojemu, mimo że dostał notatkę, że ma być inaczej. Tak, Znaczy przede wszystkim staramy się rozmawiać z menadżerami od początku, już nawet wyszukując obiekt, znamy jakieś preferencje pary, tak? No bo te też rozwiązania nie wychodzą wszystkie od nas, tak? To nie jest tak, że my po prostu chcemy coś udziwnić, a czasem jesteśmy tak postrzegani, tylko po prostu znając historię pary młodej, wiedząc na czym im zależy, wymyślamy takie niestandardowe rozwiązania, do których nie każda sala, nie każdy menedżer jest przyzwyczajony i myślę, że to generuje największy problem, żeby właśnie się otworzyć na to i zrobić coś, czego się nie robiło, bo teoretycznie nie wiadomo, jak to wyjdzie. I trzeba w to po prostu włożyć więcej pracy. Dla niektórych to stanowi problem, więc no, łatwiej jest po prostu jechać schematem, nie wiem, tych swoich 50 wesel, który się robi w sezonie, niż wypróbować coś nowego, tak? Czyli jeśli menadżer sali w standardzie ma sałatkę jarzynową w stole, to tak ma być, a wy mówicie, że nie, najpierw są dekoracje, a z sałatki zrezygnujemy wejdzie później. No właśnie. To w sumie jest dość częsty aspekt, tak? Że super sala, dekoracje pięknie wyglądają, ale zastawiony w międzyczasie tu i jeszcze nie wygląda tak dobrze, tak? Tak, bo to jest łatwiejsze, prawda? Żeby przystawki wjechały wcześniej, one już sobie tam godzinami leżą, ale już mamy odhaczone. Litrowe, plastikowe butelki z napojami. A tak, tak, one świetnie urozmaicają kolory takie żywe, prawda? No tak. Jeszcze no jest drugi aspekt, bo też na szkoleniach wedding planerów, z tego co widzę, pojawia się dużo, w drugą stronę to działa, menadżerów sal, czyli menadżerowie są wysyłani na szkolenia dla wedding planerów, co w sumie ma też pozytywny aspekt, tak? no bo to trochę sala powinna po tym lepiej funkcjonować, tak? Bo może właśnie to też uświadomić menadżera, więc nie mówię, że to jest takie totalnie jednostronne. Wydaje mi się, tak jak się z tym już spotkałem, że mało który menadżer wtedy zajmie się na przykład wsparciem przy ślubie kościelnym, tak? Na przykład, że okej, on pomoże zorganizować to wesele, nie wiem, bo ma już DJ-ów, ma zespoły, nie wiem, fotobudki, jakieś tam dekoracje, które na tej sali już były, tak? Więc on nie ma problemu, zamówi co trzeba, tak? Przedstawi oferty tych firm, no ale już w kościele niekoniecznie pomoże, tak? No bo jego zakresem pracy wedding planera, tutaj mam na myśli, że menadżer, który staje się wedding planerem, jest typowo obiekt sali, czy zakres tej sali, a już nie takie wsparcie całościowe, tak? Ewentualnie polecenie jakichś, tak? Usługodawców, którzy współpracują z nimi. Ale też z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że zdarzają się tacy wedding planerzy w branży, którzy, no nie wiem, na przykład takie nowe rozwiązania chcą wdrożyć w ostatniej chwili, tak? Więc w momencie, kiedy gdzieś tam obiekt w ogóle pierwszy raz słyszy o tym rozwiązaniu, obsługa nie jest o tym powiadomiona, nie jest przeszkolona pod tym względem, no to to jest bardzo stresująca sytuacja. I też jest takie ryzyko, że po prostu właśnie coś nie wyjdzie i to się odbije na gdzieś tam prestiżu obiektu. Więc ta niechęć też no, może być podparta po prostu takimi negatywnymi doświadczeniami z wedding planerami. Ten zawód dość mocno się rozprzestrzenia, nawet menadżerowie sal, o których już tutaj wspominacie, też chodzą na takie szkolenia. No więc właśnie, czy możemy zaryzykować stwierdzenie, że wedding planner to zawód przyszłości? No mi się wydaje, że tak i w sumie widzę w tym duży potencjał, tak? Tylko no, to też niesie ryzyko, że tak powiem, będą tam szli ludzie, którzy stwierdzą, że a może spróbuję tego, tak? A niekoniecznie tacy, którzy to czują. Trzeba sobie zdawać też sprawę z kompetencji, które się posiada, ale też z tego, czy jest się w stanie znieść taką presję i stres. No i to, co w zasadzie u nas od samego początku, no na początku Maja sama zaczynała tą agencję prowadzić. Bardzo szybko pojawiła się druga koordynatorka w zespole. Ja tak naprawdę dołączyłem jako trzeci do zespołu. Że w pojedynkę jest trudno ogólnie, tak? I to nawet widzimy, że nawet jeżeli są wedding planerki, które pracują same, to przy większych realizacjach szukają wsparcia drugiej osoby, bo są też takie ogłoszenia. I wydaje mi się, że to jest dobre, to jest dobre, tak, bo samemu, no, tak jak my wspominaliśmy, na realizację raczej w pojedynkę rzadko kiedy się wybieramy, chyba że to są jakieś małe, nawet bardziej powiedziałbym śluby niż wesela, tak? Bo ilość zadań jest ogromna. Fajnie, gdybyście też wymienili, jakie zadania mniej więcej ma wedding planner w trakcie na przykład koordynacji, bo myślę, że nie każdy jest tego świadomy. Może zacznę od tego, że przyjazd 2 dni wcześniej. Tak, koordynacja zaczyna się nie w dniu wesela. Ja o tym nie wiedziałam. Nie w dniu wesela, tylko dzień, 2 dni wcześniej, bo jeśli zaplanowane są montaże, gdzieś tam dekoracje, metamorfoza obiektu, no to wszystko nie dzieje się w dniu wesela, tylko wcześniej, więc cała ekipa przyjeżdża wcześniej, no i my też jesteśmy na miejscu, żeby to skoordynować. Od rana jest pakiet ślubny, więc jesteśmy już na miejscu. Pakiet ślubny to makijaż i fryzura. Tak, dokładnie. Dla panny młodej i też dla osób z otoczenia, więc jesteśmy tam punkt, załóżmy 6 rano, kiedy to się wszystko zaczyna, pomagamy się rozłożyć makijażystkom, stylistkom. Dzień przed ślubem często panowie jeszcze jakiś taki, nie wiem, relaks, jeszcze fryzjer, tak, bo czy fryzjer, czy golenie raczej robimy dzień przed, a nie w dniu wesela, żeby nie być czerwonym, tak, od maszynki. Panowie mają trochę mniej rzeczy do zrobienia, więc jeżeli tutaj jestem z panem młodym, no to zawsze się śmieję, bo to na Instagramie czy na różnych memach widać, że panna młoda od 6 rano już biega, a pan młody tam do 10 w basenie jeszcze chilluje. No i rzeczywiście tak to wygląda, także to nie jest stare przekolorowane. A Maciej dba o to, żeby tak było i żeby był ten luz i spokój, bo też to zapewniacie. Tak, trochę takie ostatnie chwile wolności, można nazwać. Maciek z doświadczenia wiem, czym to grozi, więc... No w międzyczasie właśnie, jeżeli jest ślub kościelny, no to jedno z nas jeszcze jedzie do kościoła, zobaczyć jak wygląda tam przygotowanie, czy bliżej już samej realizacji na salę weselną, bo jeszcze trzeba winietki rozłożyć, wręczydełka, czyli jakieś prezenty dla gości, tak, które są przygotowywane, też żeby to wszystko było czy nie wiem, obsługa nie pomyliła numerów stołu, bo tak też się zdarza, nie wiem, bo popatrzą na układ stołów i zrobią to w lustrzanym odbiciu na przykład. To są tylko ludzie, tak? No, my też jesteśmy tylko właśnie, ludźmi. My też jesteśmy tylko ludźmi, więc nie zawsze da się dojrzeć wszystko od razu, ale no, staramy się jak najwięcej takich rzeczy dopatrzyć wcześniej. A powiedzcie mi, czy to może być dochodowy biznes? O jakich zarobkach możemy tutaj mówić? Więc chciałabym, żebyście z własnego doświadczenia powiedzieli. Z własnego doświadczenia możemy powiedzieć, że... Ja, Maćku, wiem, że ty nie dostajesz wypłaty od swojej żony. Ja mam wyższe cele, ja to robię dla idei, także wszyscy wiemy, jak wygląda prowadzenie biznesu w Polsce, że nie jest to rzecz łatwa, nie jest to rzecz tania też przede wszystkim, tak, no bo obowiązują podatki, obowiązują nas ZUS-y i inne jakieś takie rzeczy. W zasadzie to można by powiedzieć jak prowadzenie każdego biznesu w Polsce, tak, można to robić dochodowo, można to robić w skali, można to robić jako, nie wiem, są wedding plannerki, które robią to jako coś dodatkowego po prostu, tak. Zresztą fotografowie tak samo pracują w dzień gdzieś a w weekend fotografia, tak. Ona się charakteryzuje taką sezonowością, prawda? Więc no my to właśnie tak trochę łączymy w wakacje, tam wiosna, wczesna jesień są śluby w Polsce, zima i te zimniejsze w ogóle miesiące, no to też jest zainteresowanie ślubami zagranicznymi. Sezon może trwać cały rok, może trwać 2 miesiące, zależy też kto ma jakie potrzeby. Też planować jakie kto ma wydatki, tak? Tak. Jeśli ktoś potrzebuje takiego budżetu, no to zamyka sobie sezon w 2-3 weselach. Jak ktoś ma większe potrzeby albo większą konsumpcję, no to wiadomo, że też potrzebuje więcej zarabiać. Więc tak, to jak się orientowałem na rynku, to mniej więcej taka kompleksowa usługa wedding planera kosztuje, chyba najtańszą znalazłem za 8 000, tak, taką organizację. Przy czym nie wiem dokładnie, co tam jest w pakiecie, a z najdroższymi, jakimi się spotkałem, to około 40 000. Oczywiście to nie jest cały koszt wesela, to jest koszt tak jakby pracy wedding planera. Tak. Zaznaczmy, że on pracuje prawie 1,5 roku bądź rok. No różnie, najszybciej my zrobiliśmy wesele w 1,5 miesiąca, tak, więc... Można zrobić szybko. Jakby ilość pracy skondensowana po prostu w krótszym czasie. Tak? No bo w godzinach, no to nie wiem, spokojnie ponad 300 godzin pracy to jest, tak. Więc przeliczając to na godziny, to każdy sobie umie policzyć, powiedziałbym to tak. Zrobić, nie wiem, 10-20 wesel rocznie, to zależy tak jakby trochę. Albo robi pewnie więcej mniejszych wesel, albo robi więcej, ale takich wesel, które dla niego będą korzystniejsze, tak. Dlaczego jedni odnoszą sukces, będąc w tym zawodzie, a inni ponoszą porażkę? Bo mamy wysyp wedding plannerów i zazwyczaj kończy się to na szkoleniu, bo brak klientów albo brak umiejętności znalezienia klientów no pewnie prowadzi do takiej destabilizacji albo demobilizacji. No to jest pierwsza rzecz. Jesteście już 5 lat na rynku, więc to już jest ładny wynik. A dlaczego niektórym się nie udaje i ponoszą porażkę? Staram się ogólnie nie oceniać, nie porównywać, tak? Jakby tak jak wspomniałaś, czasem jest to brak kompetencji, czasem jest to utrata tej motywacji. Czasem też ludzie popełniają błędy. I jeśli po popełnieniu błędu, na przykład w kontakcie z parą młodą, tak, jeśli się nie wyciągnie wniosków, no to już sobie samemu człowiek zamyka drogę. Wydaje mi się, że trochę też od osobowości, tak, bo nie każdy czuje się w takiej roli właśnie dobrze. Niektórzy jednak cenią sobie pracę 8-16 za biurkiem, tak? I taki spokój, jesteśmy wyłączeni całkowicie na przykład z wakacyjnych imprez, kiedy nasi znajomi mają wesela, a my wtedy jesteśmy w pracy i tak przez 5 najbliższych miesięcy. Jeszcze z takich rzeczy, myślę, które decydują o tym, czy to jest zawód dla mnie, czy nie dla mnie jednak, to też stres, jaki jestem w stanie znieść, bo to jest praca z ludźmi, z parą młodą, która chce się czuć najważniejsza w tym momencie i też czasem nie kontrolują pary młode emocji, więc my to wszystko zbieramy. Jesteście takim buforem. Tak. I wzajemnie dla siebie, w sensie tak, że jedno te emocje przenosi na drugiego, no ale dzięki temu też sobie jakoś z tym radzimy, tak. To świetnie, że potraficie sobie z tym radzić, no bo wiadomo, jak to bywa w małżeństwie, wy jeszcze razem pracujecie, więc te emocje kumulują się w środku. To jest taki plus, że ona mnie nie zwolni, nie? No, tak, że... Ale ty nie dostaniesz ja mogę jej dużo powiedzieć, ona może mi dużo powiedzieć. Ale możemy sobie powiedzieć, słuchaj, to jest pilne, tak? Muszę zrobić teraz to dla tej, no nie wiem, na tą realizację, a nie mogę, tak? Czy możesz zrobić w tym momencie? Czy posiadając budżet 50 000 jesteśmy w stanie zorganizować wesele? Idealna odpowiedź na każde trudne pytanie. W Polsce to zależy. Musicie nam odpowiedzieć w jakiś sposób, bo jestem bardzo ciekawa, a przede wszystkim pary młode, które nas oglądają, zastanawiają się, czy to jest w ogóle możliwe, czy, czy z takim budżetem dajmy sobie... Ja mogę to powiedzieć do kamery, tak żeby popatrzeć w oczy widzom. Tak, da się, ponieważ to jest wasze wesele i tak jak będzie, tak jak to zaplanujecie, tak będzie zrealizowane. Tak? Czy to będzie przy pomocy wedding planera, czy nie. W 50 000 powiedzmy, nie wiem, jeżeli chcemy zamknąć 70 osób powiedzmy, to jest do zrobienia na spokojnie, tak? To jest do zrobienia. Myślałam, że powiesz mi wprost, że nie, absolutnie. Nie wiem jakie są oczekiwania, tak? Jeżeli to ma być przyjęcie, gdzie nie wiem, będzie właśnie DJ, tak żeby był fotograf, żeby też były jakieś wspomnienia. Wideo, to może można zawsze odpuścić, albo w dzisiejszych czasach są... Nie można odpuszczać. Nie można odpuszczać. Ja wiem, my odpuściliśmy, więc teraz wiemy, żeby nie odpuszczać wideo, ale pewne rzeczy zawsze można odpuścić, tak? Wedding planera. Wedding planera można odpuścić, wiadomo, nie? Ale też są pary, które właśnie do nas trafiają, bo szukają alternatywy dla ślubu, żeby nie robić dużego wesela w postaci właśnie tego ślubu za granicą, tak? I wtedy zamiast... tych 100-150 osób, tak jak to zwykle w Polsce bywa, biorą garstkę przyjaciół, nie wiem, 15-20 osób. I nie wiem, wybieramy jakiś kierunek. Są takie kierunki mniej popularne i wtedy w tym budżecie też nie szykujemy tego wielkiego przyjęcia, tak? Tylko to będzie kolacja, czy będzie tam muzyka, to też zależy od pary młodej, tak? Czy oni oczekują jakichś tańców. Możemy to zrobić w postaci rezerwacji nawet większego stolika w restauracji, ale wtedy nie otrzymujemy restauracji na wyłączność, co ma według mnie nawet takie plusy, że możemy poczuć taki klimat lokalny, tak? Czyli w Polsce zorganizowanie ślubu jest droższe niż za granicą? I to jest kolejna kontrowersja, że w Polsce musimy mieć 4-5 posiłków, wiadomo, bez tego wesele nie istnieje, tak? A za granicą jesteśmy w stanie na przystawkach plus, nazwijmy to takiej głównej kolacji, jakoś przeżyć całą noc i żyjemy wszyscy. I nikt nie głoduje do rana, tak? Także... Można inaczej. Można inaczej, tak. Śluby za granicą, skoro już jesteśmy przy tym temacie, to kto ponosi koszty? Bo ja spotkałam się z tym, że para młoda organizuje zakwaterowanie, a goście muszą zakupić bilety. Czy z jakim wy się spotkaliście? Nie ma zasady. To tak naprawdę jest wszystko w gestii woli pary młodej. Ja tutaj odpowiem na to pytanie, bo ja się tym głównie zajmuję. Nie ma takiej reguły, która każe płacić za coś gościom, tak? Są pary, które powiedzą, dobra, my wyślemy informację gościom, że tego dnia bierzemy ślub tutaj, zbieramy potwierdzenia, kto przyleci i sobie wtedy goście i swoje loty i hotele załatwiają, bo nie wiem, z różnych części Polski czy świata goście dolatują. A są pary młode, które mówią, dobra, ale my byśmy chcieli jednak, żeby przylecieli ci ludzie, więc loty chcielibyśmy zapewnić, i hotel chociaż na te 3 doby, tak? Więc to trochę leży w gestii pary młodej. Też bardzo często goście rezygnują z udziału w weselu. Też mówię o sytuacjach w Polsce, ponieważ na przykład, nie wiem, uważają, że nie stać ich właśnie, żeby zwrócić ten talerzyk, czy koszt, jaki poniosła para młoda. Czy ich po prostu nie stać tak, żeby dojechać, też dolecieć. Więc śluby humanistyczne. Coraz częstszy wybór par młodych, czy to może moda? Myślę, że i jedno i drugie, tak, ale właśnie moda na to, żeby to przeżycie było wyjątkowe, żeby było inne. Czasem może podyktowane tym, że nie ma terminów wolnych, czy urzędnik nie chce się zgodzić na to, żeby dojechać na ten ślub, chociaż... Albo ksiądz nie chce się zgodzić na to, żeby dojechać na ten ślub. Cały czas to jesteśmy jednak w kwestii tej mody na śluby, w tej formie, jeszcze na tempie wzrostowym, czyli tych ślubów będzie jeszcze więcej, tak. Ja myślę, że to jest odpowiedź ogólnie na potrzebę. Tak. Właśnie w związku z tym, że pojawiają się ograniczenia, że z drugiej strony pary młode chcą coraz bardziej personalizować tą ceremonię, więc to jest po prostu odpowiedź na to, czego gdzieś tam nie mogą otrzymać od urzędu, bądź księdza, tak? Tak, i to nie tylko w sumie w Polsce, no bo w niektórych krajach, gdzie organizujemy te śluby, też nie możemy zrobić ślubu cywilnego, bo prawnie na przykład nie jest to dla nas dozwolone, tak, jako obywateli polskich czy europejskich, jeżeli to jest też poza Europą, więc forma takiego ślubu symbolicznego czy humanistycznego, bo możemy to traktować jako synonim, jest tutaj rozwiązaniem po prostu, tak. Moi drodzy, tym pięknym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Myślę, że wyczerpaliśmy naszą listę pytań. Bardzo dziękuję Wam za przybycie i za świetną rozmowę. No my dziękujemy za zaproszenie. Bardzo dziękujemy. A Was, drodzy widzowie, zapraszam na kolejny odcinek. A za dziś bardzo dziękuję. Do zobaczenia.